nagroda dla tych, którzy wpadli na tą ideę zorganizowania Kongresu Turystyki Polskiej, niejako reaktywacji tego kongresu, który przez wiele lat, jak dzisiaj mogliśmy usłyszeć, nie miał racji bytu, nie był organizowany, nigdzie się nie odbywał. Nagroda, jakżeby inaczej, dla organizatorów Kongresu Turystyki Polskiej, ale ja nie będę za pana pracował. Oczywiście, że nie. Zapraszam panią Beatę Moskal-Słaniewską, prezydent Świdnicy, o odbiór nagrody. Oraz pana Jacka Piekunko, prezesa Stowarzyszenia Księstwo Świdnicko-Jaworskie. Zapraszam na scenę. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim moim pracownikom za pomysł, determinację i za to, że nas tu wszystkich zgromadzili i już ta pierwsza część pokazuje, że będzie bardzo twórczo, bardzo kreatywnie, bardzo merytorycznie. I mam jeszcze ja jedną niespodziankę. Od jutra zapowiadają polepszenie pogody. Mam gigantyczną przyjemność, ba zaszczyt zapowiedzieć artystę i autora najpopularniejszej polskiej piosenki turystycznej. Oczywiście był jeszcze Zielone Wzgórza nad Soliną, ale ja mimo wszystko wybieram Chałupy. Przed wami artysta jak wino. Im starszy, tym lepszy, chociaż dobry, a właściwie najlepszy był zawsze. Zbigniew Bonecki! Przywitam się z Państwem jedną z pierwszych moich piosenek, do której czuję wielki sentyment. Zawsze miałem taki uczuciowy stosunek do tej piosenki, ponieważ jest to pierwsza piosenka, za którą z kolegą autorem tekstu dostaliśmy na naszym pierwszym festiwalu ładnych parę lat temu nagrodę. Więc myślę, muszę i nie nią osuszy wiatr, który dziewcząt włosy rozwiewa. Wspomnieniem lata ze snu obudzona wraz z tobą nieśmiało, nieśmiało zaśpiewa.